Przedstawiciele Departamentu Stanu USA, ambasadorka Kenny oraz przedstawiciele europejskich organizacji gościli na specjalnej konferencji, która miała zainaugurować Centrum Bezpiecznych Technologii w Tarnowie. To w wielu krajach powstają różnego rodzaju ośrodki zajmujące się bezpieczeństwem, zarówno chemicznym, biochemicznym, atomowym i zawsze Stany Zjednoczone stoją wychodzą z założenia, że należy promować powstawanie tego typu ośrodków. Jak dodaje Bonnie Jenkins, w tym wypadku najważniejsze jest to, że Tarnów ma ogromne doświadczenie w pracy z niebezpiecznymi substancjami. Centrum miałoby powstać w oparciu o zakłady azotowe. Stawiamy do dyspozycji naszych specjalistów i stawiamy do dyspozycji nasze wytwórnie, które są niezbędne w szkoleniu. Co do kosztów, no trzeba mieć konkretny projekt, natomiast te zasoby, które stawiamy do dyspozycji, mają wymierny kształt finansowy. Centrum miałoby zajmować się pracami nad nowymi technologiami z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Przede wszystkim centrum będzie ośrodkiem kształcenia i rozwoju bezpieczeństwa chemicznego. Prace koncepcyjne potrwają około roku, a efekty prac centrum będą wykorzystywane przez kraje rozwijające się.